Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Drodzy Państwo, wszystko miało zupełnie inaczej wyglądać. Ta rozmowa miała mieć drugą część. Kiedy nagrywaliśmy ją 17 sierpnia ubiegłego roku z panem profesorem, nic nie zapowiadało tego, co się wydarzyło w ostatnich dniach. Mimo wszystko postanowiliśmy opublikować tęże rozmowę, ponieważ jest ona wspaniałym dokumentem tego, jak pięknym i niezwykłym człowiekiem był pan profesor. Niestety jest to rozmowa, tak jak i życie pana profesora, urwana w pewnym momencie. Dedykujemy ją rodzinie pana profesora i wszystkim jego najbliższym współpracownikom. Dziękujemy. Damian Gruszczyński i kolejne spotkanie z cyklu Z innej strony. Dziś moim gościem jest legenda. To jest słowo, które chyba najlepiej do pana profesora pasuje. Myślę, że gdybym zaczął przedstawiać wszystkie osiągnięcia pana profesora, to nie starczyłoby nam czasu w programie, ale kilka postaram się wymienić. O wiele więcej o panu profesorze można wyczytać w przepięknej książce, którą zakończyłem niedawno, Spotkania, opowieść o wierze w człowieka. To jest wywiad Rzeka z panem Dawidem Kubiatowskim. Pan profesor obiecał, że dla jednego z patronów, który nas ogląda, ta książka z jego dedykacją powędruje. Więc pana profesora na tyle trzymam za słowo, że widzę, że już nawet tą książkę ze sobą zabrał. Pan profesor, gdyby zacząć najważniejsze dzieła pana profesora, które pan profesor stworzył, no to trzeba powiedzieć, że pan profesor jest dyrektorem naczelnym Śląskiego Centrum Chorób Serca. Jest wybitnym specjalistą w dziedzinie kardiochirurgii, transplantologii klinicznej oraz chirurgii ogólnej. Pan profesor jest autorem pierwszego w Polsce udanego przeszczepu pojedynczego płuca. Pan profesor jest autorem pierwszego w Polsce przeszczepu płuca i serca. Pan profesor jest współautorem pierwszego udanego, tego słynnego przeszczepu serca razem z panem profesorem Religą. Pan profesor był ministrem zdrowia. Ja dlatego teraz chcę wszystkie te funkcje przedstawić i wszystkie te zasługi pana profesora uwidocznić, ponieważ umówiliśmy się z panem profesorem, że porozmawiamy rzeczywiście, tak jak nazwa tytułu programu wskazuje, o panu troszeczkę z innej strony. Dzień dobry. Moim gościem jest dzisiaj pan profesor Marian Zembala. Witam pana, bardzo serdecznie witam państwa. Jest dla mnie przyjemnością mieć możliwość spotkania się z państwem. Drodzy państwo, dziękuję za ciepłe słowa. Oczywiście, jak mówiła moja mama, synku, jeżeli za dużo dobrych rzeczy o tobie mówią, uważaj na siebie, żeby czasem woda sodowa nie zaczęła się wydobywać z głowy. A więc nie widzę tu lustra, ale patrzę i przypominam sobie słowa mojej mamy. Ale tak naprawdę, drodzy państwo, to wszystko, co w życiu zrobiłem, to dlatego, że dzięki ludziom, których spotkałem na swojej drodze, wybitnym, mądrzejszym ode mnie, za którymi podążałem, żeby nie być jakimś tam zawali drogą, których starałem się naśladować, a przynajmniej dorównać. Więc serdecznie witam i oczywiście podtrzymuję moją deklarację, że pozwolę sobie zostawić na ręce pana redaktora jeden egzemplarz książki. Przepraszam, nie mam więcej, ale obiecuję państwu, że powstaje druga książka, którą jestem w połowie zrobioną, napisaną i we współpracy z bardzo ciekawym człowiekiem, dziennikarzem, filozofem, panem Kubiatowskim, ale tu ja piszę. On nadaje jej pewien, nazwijmy taki, w pełną formę strawności. To zawsze dobrze mieć kogoś z zewnątrz, który mówi, to może być nudne, a to jest pasjonujące lub odwrotnie. W związku z tym tylko w tych kategoriach nie nadużywam nikogo, żeby przekazać moje myśli, moje refleksje, moje spostrzeżenia, a możliwość
ale dołączę do tego, że Państwo przewidzicie kilkanaście tomików poezji, które również będą dołączone jako pewna rekompensata za niewywiązanie się zamiast dwóch z tej obietnicy. Dziękuję bardzo. Poczekamy na dodruk, panie profesorze. Widać po prostu, książka jest bardzo popularna. Ona w dużej mierze opowiada o pana drodze w medycynie, a ja wcale od medycyny nie zacznę. Bardzo się cieszę. Aczkolwiek medycyna jest moją miłością, pan wie dobrze, tak, i pozostanie ją. I nie chcemy tutaj namawiać, żeby pan profesor tę miłość zdradził, broń Boże. Ja zapytam pana profesora tak troszeczkę z innej strony. Pamięta pan profesor swoje pierwsze zarobione pieniądze? No, oczywiście, że pamiętam. Powiem więcej. No, ale się ucieszyłem, że pan w tej rozmowie przywołał temat, który jest mi bliski. Otóż pierwsze zarobione pieniądze, drodzy państwo, pochodziły z korepetycji, które udzielałem, będąc uczniem ambitnej zawsze szkoły, liceum ogólnokształcącego w Krzepicach. To jest takie małe, urokliwe miejsce, małe, urokliwe miasto w województwie śląskim, niedaleko Częstochowy, na trasie Jury krakowsko-częstochowsko-wieluńskiej. Zapraszam, z czego znane jest to miasto? No chociażby z tego, że w tym mieście mieszkał przez bardzo wiele lat, był nauczycielem, dyrektorem, takie współtwórca polskiego harcerstwa, doktor Ignacy Kozielewski, nomen omen człowiek, którym się moi rodzice opiekowali, a ja miałem zadanie domowe, żeby codziennie, powtarzam, odwiedzić państwa Kozielewskich, pomóc im, jeżeli potrzebują, i wszyscy macie państwo świadomość, że to postać Kozielewski, postać niezwykła, nie tylko za sprawą twórcy hymnu harcerskiego Wszystko, co nasze Polsce oddamy, ale cudowna postać, erudyta, filolog, filozof, niesłychanie fascynująca postać. I dziękuję bardzo moim rodzicom, nie tylko, że się opiekowali państwem Kozielewskim przez przynajmniej 10 lat i pomagali im, bo Kozielewscy byli już starszymi, schorowanymi osobami, ale dzięki temu, że miałem jako młody chłopak, licealista, kontakt z takimi wielkimi postaciami i rozmawialiśmy o wszystkim. O muzyce, o medycynie, o teologii, o filozofii, o wszystkim. Tak, a drugie zarobione pieniądze to są pieniądze, które pochodziły z muzyki. To także prawda, ponieważ tak się składa, że w tych moich małych, urokliwych Krzepicach było wielu ambitnych ludzi, było i jest, poddodajmy, i moim sąsiadem, drodzy państwo, sąsiadem moich rodziców był pan Alfons Szafraniec, Ślązak z wykształcenia sztygar górniczy, który jednocześnie był wspaniałym muzykiem, skrzypkiem prowadził, miał duże doświadczenie muzyczne. Ja u niego pobierałem, jak to się teraz obecnie mówi, dwa razy w tygodniu lekcje muzyki. I to chcę państwu powiedzieć, jeżeli nas państwo słuchacie, zachęćcie swoich dzieci, oczywiście nie na siłę, ale jeżeli mają zainteresowania muzyczne, to zaproponujcie im, żeby ten talent swój szlifowały przez udział w szkole muzycznej, w ognisku muzycznym, w innych dostępnych formach, w zależności od możliwości. Ponieważ w mojej głębokiej ocenie taka muzyka, nauka muzyki szczególnie, bardzo pięknie uczy młodego człowieka, jak racjonalnie gospodarować swoim czasem, jak rozwijać wrażliwość. I ten kochany, pan Szafraniec, który jednocześnie prowadził zespół muzyczny w naszej szkole, był niesłychanie, jak każdy Ślązak, obowiązkowy i wymagający. I muszę państwu powiedzieć, że nie wolno było się spóźnić na lekcję. No więc się nie spóźniałem. Mieszkałem niedaleko. Ale co więcej, nie można było przyjść nieprzygotowanym na lekcję. Co wymagało oczywiście oprócz normalnych zajęć sporo ćwiczeń. Ja chodziłem, chodziłem 6 lat takiej nauki gry na akordeonie.
mogę powiedzieć, jestem akordeonistą, kocham ten instrument. Drodzy Państwo, jeżeli lekcja w ocenie mojego nauczyciela była na trójkę, a był nauczycielem surowym, to ja to już w trakcie, jak żeśmy przez te wszystkie pasaże przechodzili wspólnie, to ja po 15 minutach lekcji wiedziałem, jaki będzie finał. Jeżeli mi to nie szło, to byłem prawie pewien, że pan Szafraniec, porządny, solidny człowiek, powie: słuchaj, nie jestem zachwycony z tym, co dzisiaj przyszedłeś do mnie, w związku z tym traktujmy, że zadanie domowe jest nowe, ale dodawał mi, żebym bardzo trudne etiudy Kulpowicza, ci, którzy się interesują muzyką, wiedzą, to są takie bardzo techniczne, trudne wprawki, które, żeby opanować, trzeba naprawdę siedzieć dużo, więc czy nie pozostawało nic innego, tylko słuchać i wyćwiczyć. Ale, drodzy Państwo, dzięki temu, że się, mogę powiedzieć, dość dobrze zacząłem poruszać w grze na akordeonie i dość szybko przeniosłem na klawisze, aczkolwiek jeżeli słuchają nas pianiści, przepraszam, dobrze wiedzą i dodajmy to, co jest prawdą, że akordeoniści mają fantastyczną prawą rękę, natomiast lewą rękę mają troszkę słabą, mówię o technicznej stronie. My znamy swoje słabości, my akordeoniści, ale każdy, kto uwielbia muzykę klubową, nie tylko argentyńską, to wie, nie tylko francuską, jakie miejsce ma akordeon, bez kompleksów. Jest miejsce i dla wirtuozerii fortepianu i pianina i oczywiście dla akordeonu. Przykład, proszę bardzo, Marcin Wyrostek, wirtuoz akordeonu, czy Trio Motion i wszystkie inne wielkie nazwiska, których twórczość i których wirtuozerię słuchamy. I drodzy Państwo, oczywiście jak to wśród młodych chłopaków bywa w liceum, którym primo troszkę energii zbywa, może nie czasu, ale energii. W związku z tym, jeżeli zbywa energię, to trzeba tą energię gdzieś spożytkować, prawda? Jeszcze zarobić. Jeszcze tak. Coś z tego mieć. Tak. Nie jest tajemnicą wielką. I Państwo mi wybaczycie szczerość, ale szczerość jest podstawą każdej rozmowy, także tej. Ponieważ mieliśmy w naszym kochanym liceum nasze sympatie. A jakże? Człowiek miał 16-17 lat. Podkochiwał się, jak każdy w tym wieku. I oczywiście każdy z nas wiedział, że jakby dodatkowym punktem, atutem w dotarciu do serduszka niewieściego, wrażliwego, jest umiejętność muzyczna. W związku z tym, co pozostawało? Zrobiliśmy to, co się zwykle robi. Skrzyknął się zespół kilku osób, wszyscy z dobrym uchem muzycznym i proszę Państwa, zespół szkolny, którym nomen omen też kierował pan Szafraniec, i świetny zespół, muszę to wyraźnie powiedzieć, na dobrym poziomie artystycznym, przekształciliśmy troszkę w taką, nazwijmy, formę estradową, mobilną, żeby, krótko mówiąc, można było się spakować, zabierając sprzęt, który można zabrać, fortepianu nie można zabrać, ale akordeon oczywiście można zabrać, gitary można zabrać, towarzyszący trąbkę czy saksofon i tak dalej. I drodzy Państwo, korzystając z uprzejmości naszego kolegi Pawła, który jedyny miał w tym całym zespole taką używaną francuską simkę, samochód z dużym bagażnikiem, wiecie Państwo, jak to w życiu jest, ponieważ graliśmy dobrze, to któregoś dnia, a wiedział o tym nasz kolega z klasy, że jego siostra bierze ślub. I w ostatniej chwili jakoś tak się stało, zawaliła tak zwana orkiestra. I powiedział: słuchajcie, musicie ratować to. Nie ma rady. Pamiętam tą rozmowę. My mówimy: słuchaj, ale myśmy po pierwsze nie do końca, co znaczy nieprzygotowani? Grajcie co chcecie, byleby ludzie, uczestnicy wesela byli zadowoleni. Ludziom, którzy mają podejście do muzyki pozytywne, są młodzi, to aż podskoczyliśmy, bo przecież
każdy z nas potrafił dobrze poruszać się w repertuarze współczesnym, lubionym. Pola Anki, oczywiście Szczepanika. Nie usiłowaliśmy, broń Boże, od razu mówię, naśladować Niemena, bo tego się nie da oczywiście naśladować, ale graliśmy dobrze w wykonaniu zespołu, repertuar zespołu The Shadows, zespołu klasycznego Pola Anki, Marino Mariniego i tego wszystkiego, co było tak chwytliwe w latach, drodzy Państwo, 60. I wyobraźcie sobie, że to wesele zostało bardzo, muzycy z tego wesela zostali bardzo dobrze przyjęci. A ponieważ to się odbywało w takiej urokliwej miejscowości Starokrzepice, wieś taka zasobna z ambicjami, to wieść gminna się rozeszła szybko i spowodowała, że zaczęliśmy grać na zabawach okolicznych. I to były dopiero te plusy dla... To by, oczywiście zapraszaliśmy nasze sympatie, tak, tak. Dziewczyny, które przyjeżdżały. Oczywiście my byliśmy dumni, że sympatia jakaś nas słucha, prawda? Organizatorzy, którym byli głównie strażacy, ja się troszkę rozgadałem, przepraszam, ale wróciły wspomnienia, byli zadowoleni, bo to młodzi ludzie grają bardzo dobrze, nie piją, bo z tymi muzykami to różnie, wiecie Państwo, na tych zabawach wiejskich było. Myśmy postawili tylko jeden warunek. Bardzo starannie. Jeżeli będzie jakikolwiek awantura w remizie czy w Domu Kultury Miejscowym, zespół momentalnie przestaje grać i koniec. I strażacy tak się tym przejęli, że nie żartowaliśmy, że ja miałem przyjemność kilkanaście razy występować na takich, nazwijmy dzisiaj, imprezach, na których zarabialiśmy. I drodzy Państwo, i zdarzyła się to tylko jeden, jedyny raz i do tej miejscowości już więcej nigdy nie pojechaliśmy, ale nasze sympatie odwiedzały nas, ponieważ zespół był kilkuosobowy, dobrze grający, to w pewnym momencie, jak jednego muzyka zabrakło, jednego gitarzysty, a zostało jeszcze dwóch, a akordeon przez chwilę nie grał, grał kolega, to ja może każdy z nas mógł sobie chwilę potańczyć z tą naszą sympatią na chwilę. Więc wiecie Państwo, frajda wielka i człowiek troszeczkę zarabiał. Zarabiał z tych, jeszcze jedno powiem, że tradycyjnie na tego typu zabawach, starsi ludzie na pewno pamiętają, Państwo też, był taki zwyczaj organizowania tak zwanego, to się nazywało różnie, pod wieczorku przy koncertu życzeń, kiedy dana osoba mówiła: ja koniecznie chcę, żebyście zagrali Dom Wschodzącego Słońca. Wtedy był przebojem, Dom Wschodzącego Słońca. Myśmy to notabene świetnie grali w wydaniu instrumentalnym. Znakomicie. To był nasz szlagier, oprócz tego, że mogliśmy grać i strausowskie walce i tanga. Bardzo dobry artystycznie. Przepraszam, że tak mówię, ale mogę tak powiedzieć. I proszę sobie wyobrazić, niektórzy przynosili alkohol. Z czym mieliśmy problem? Bo po pierwsze, nikt z nas nie pił. To była zasada święta uczniów. Byliśmy uczniami i mieliśmy takie zasady. Byliśmy zespołem muzycznym, który się rozumiał. I na drugi dzień ten alkohol odwoziliśmy. Państwo mi po latach wybaczą szczerość, ale takie jest założenie naszej rozmowy. Wywoziliśmy ten alkohol do pani Basi, która sprzedawała go w sklepie. Uzgodniliśmy wtedy za połowę ceny. A więc wiecie Państwo, jeżeli spełniał wymogi. Ja nie potrafię powiedzieć, czy on trafiał i proszę nie spekulować gdzieś. Marian Zembala uczestniczył w kontrabandzie, nie uczestniczył, bo za sprawy, nazwijmy, dystrybucji alkoholowej, w cudzysłowie, odpowiadał nasz kolega z klasy, obecny ksiądz, wyjątkowo porządny, najbardziej porządny moralnie ze wszystkich. A więc zapewniam i uspokajam wszystkich, że żadnego przekrętu być nie mogło. Wymienię jego nazwisko z wielką radością i atencją. Władysław Koźmin, obecnie kapłan, taki zawsze oddany ludziom, taki kapłan z prawdziwego zdarzenia, a tacy są. I to chcę podkreślić z dumą i miłym wspomnieniem. To na pewno pan profesor w kontrabandzie nie uczestniczył.
ponieważ nie wiem, czy znają Państwo jeden fakt z życia pana profesora. Ja zapytam dla potwierdzenia. Bardzo proszę. Czy to prawda, że z panem profesorem Religą nie wypił pan nigdy ani jednego nawet kieliszka wina? Więc moje dłuższe zastanowienie. Wina kieliszek to chyba wypiłem, ale wódki nigdy. Nigdy. I nawet powiem, gdzie wypiłem kieliszek wina z panem profesorem Religą. Wypiłem na spotkaniu w San Diego. Drodzy Państwo, San Diego w Stanach Zjednoczonych, urokliwe miasto nad Pacyfikiem. I proszę sobie wyobrazić, że przywołam takie wydarzenie, które może Państwa zainteresować. Religa zawsze był i pozostanie bojownikiem w słusznej sprawie. Wojownikiem. Czyli człowiekiem, który jak dostrzegł problem, to go nie zostawiał. I to jest cecha wielkich ludzi. Mówię to z atencją. I proszę sobie wyobrazić, spotykamy się na kongresie europejskich kardiochirurgów, który był w Paryżu. Na korytarzu rozmawiamy i podchodzi do nas profesor Hetzer. Profesor Ronald Hetzer to był Polak, kierownik kliniki kardiochirurgii w Berlinie Zachodnim. A więc wtedy wizytówka Europy, świata, Berlin Zachodni, rozumiecie Państwo? Człowiek, który był bardzo życzliwy dla Polaków, dlatego że jego żona była Polką i on nie traktował nas jako tych za żelaznej kurtyny, tylko zawsze z wielką, większą życzliwością. Myśmy się, krótko mówiąc, znali. I przechodzimy z profesorem Religą, który oczywiście kurzy papierosy jak piorun, jak zawsze, to była jego jedyna wada, bardzo poważna. I wszyscy, którzy nas słuchają, kochani, weźcie to sobie do serca. Gdyby nie te wściekłe papierosy, Religa by żył dłużej, a tak zginął z powodu raka płuca. Pamiętajcie o tym, muszę to powiedzieć. I wyobraźcie sobie, Religa pali papierosy na korytarzu i woła nas, bo myśmy się znali, profesor Hetzer z żoną. I podchodzi do nas, oczywiście miłe spotkanie, i mówi: słuchaj, jak jesteście z przeszczepami? Bo myśmy już wtedy w Zabrzu zaczęli. Znaczy zaczął profesor Religa, ja z Bochenkiem Andrzejem i kolegami młodszymi, Cichoniem, Przybylskim, innymi, żeśmy już to zaczynali. Jak wam idzie? Pyta profesor Hetzer. Profesor Religa mówi: powiedz Marian, jak to idzie. No ja mówię tak, jak jest, to znaczy straciliśmy pierwszego chorego, pana Krawczyka, w siódmą dobę i omawiamy z nim czemu, prawda? Rozmowa i tłumaczyliśmy, on mówi: nie martw się, problem monitorowania cyklosporyny wszędzie jest trudny, u nas w Berlinie też jest trudny, chociaż mamy laboratorium i rozmawiamy już tak, jak rozmawiają fachowcy. Ale Religa nie byłby sobą, gdyby nie powiedział: słuchaj, a na czym teraz pracujecie? Religa zawsze interesowało go coś do przodu. Typowe dla niego myślenie. A profesor Hetzer, zresztą szanowany powszechnie kardiochirurg, powiedział: wyobraźcie sobie, bo myśmy byli na ty, miałem przyjemność być na ty, profesor Religa również, z profesorem Hetzerem. Wyobraźcie sobie, że Caritas Polska, Caritas Wrocławia przesłał nam pacjenta. Zaraz zdążę do tego San Diego, żeby tą sprawę dokończyć. Przysłał nam chorego z zatorowością płucną. Caritas to opłacił, ponieważ w Polsce tych zabiegów się nie wykonuje i my ten zabieg będziemy robić w tym tygodniu. I nagle zauważyłem, że w Religę coś wstąpiło. Chciał jak najszybciej skończyć rozmowę i w pewnym momencie mówi: słuchajcie, idziemy na obrady i spotkamy się wieczorem z Hetzerem i jego żoną, tak powiedział. I zabiera, idziemy na obrady. Profesor Religa nie lubił za długo siedzieć na obradach, przyznaję, chociaż go bardzo szanowałem. Idziemy, on mówi: słuchaj, ty słyszysz, co on mówi? Słyszałeś, co on mówi? Oni operują Polaka z Wrocławia z zatorowością płucną i wiesz, co powiedział? Ja mówię: no wiem. Rozmawialiśmy po angielsku.
żoną jego, oczywiście po polsku, ale po angielsku, z Hecerem, powiedział, że operowali dotychczas czterech Polaków, tylko z tym schorzeniem. Z tego dwoje zmarło i dwoje żyje. I teraz trzeciego. I mój Religa zaklął siarczyście i powiedział, i co? I zobacz, a my co? Czemu my tego nie umiemy? Do mnie. Ja mówię, czemu nie umiemy? No bośmy się nie mieli od kogo nauczyć, szczerze. Zazdrość, to mówi, słuchaj, nie wiem jak to zrobisz, ale masz przygotować możliwość, żebyśmy zobaczyli to od kogoś, kto to umie robić, żebyśmy nauczyli. To było polecenie, nad którym nie mogłem dyskutować, państwo rozumiecie, tylko przyjąłem do wiadomości. Momentalnie po tej rozmowie zanurzyłem się w program kongresu w Paryżu i zobaczyłem ku mojej radości, że w temacie kongresu były operacje zatorowości płucnej w wykonaniu Stewarta Jamisona. Legenda tego zabiegu z San Diego. I oczywiście co zrobiłem? Poszedłem na ten wykład, siedziałem na tym wykładzie, a po wykładzie podszedłem do Stewarta Jamisona i mówię tak, jestem kardiochirurgiem z Polski, robimy przeszczep serca, zaczęliśmy, mówi to bardzo dobrze. Ja mówię, ale chcemy się nauczyć operacji przewlekłej zatorowości płucnej. Czy mielibyśmy jakąkolwiek możliwość, żeby ten zabieg zobaczyć? I Jamison w rozmowie ze mną pierwszej nie przejawiał jakiegoś szczególnego zainteresowania moją osobą. Trudno się dziwić, on był wielkim wykładowcą, a ja chłopakiem znikąd, który do niego podszedł i grzecznie prosi. Ale ja mówię, ponieważ w Ameryce, i tego trochę zazdroszczę, forma pan jest formą w anglojęzycznym, you jest w łatwiejszym kontakcie, mówię, słuchaj, chcecie zaprosić do Polski, do kraju, z którym Epstein, Alzheimer był, tu mieszkał Epstein, a on się zaintrygował, mówi, Epstein naprawdę tu mieszkał, mnie naprawdę, jesteś w stanie mi pomóc, żeby zobaczyć, gdzie mieszkał, dlaczego cię interesuje Epstein, zapytamy, dlatego, że mnie patologia wrodzonych wad serca, szczególnie trójdzielna, zawsze interesowała bardzo, a ja mówię, tak, ja wtedy wiedziałem, Epstein urodził się w Jaworze koło Wrocławia, o czym może będziemy mieli okazję chwilę powiedzieć, genialny człowiek, geniusz medycyny w rodzinie żydowsko-niemieckiej, do dzisiaj jest chlubą Jawora, chlubą Polski. I wyobraźcie sobie państwo, że Jamison, ten wielki Jamison, wychowanek Normana Shumway'a, jednego z tych pionierów Stanford transplantacji, powiedział, jeżeli tutaj w Polsce rzeczywiście jest Epstein, a jest to taki mój idol, którego studiuję i znam, to ja do Polski przyjadę. I żeby skrócić, proszę państwa, to przyjadę do Polski. Jedyny kieliszek wina z profesorem Religą. Tak, wróciliśmy do hotelu, nie, inaczej. Zorganizowałem wyjazd do San Diego. Oczywiście, że to nie było wszystko tak proste, bo nagle spotykamy się na starym lotnisku Okęcie, drodzy państwo, kiedy już jest czas do odlotu, jestem z profesorem Religą, na szczęście była żona profesora Religi, kochana osoba, pani profesor, i profesor Religa mówi tak, i nagle przychodzimy do lotniska, okazuje się, że on ma bilet do San Diego, bo załatwiał nam przedstawiciel firmy, bo przez nas nie stać było na taki lot do tego. Ja nie mam biletu. Przedstawiciel o mnie zapomniał. To pół biedy. Mówię, to ja nie poledzę. Profesor sam poleci. Mówi, ja bez ciebie nie lecę. Więc musieliśmy to wszystko szybko odkręcać. Potem się okazało, że na miejscu hotel miał rezerwowany Religa, a nie ja. Ale to nie ma żadnego znaczenia. Tak byliśmy szczęśliwi, jak w końcu wylecieliśmy do San Diego, jak zobaczyliśmy pierwszą operację zatorowości płucnej, bo Stewart Jamison nam ją pokazywał. Więc życzliwie, że wieczorem spotkaliśmy się, pamiętam, z profesorem na kolacji na takim pirsie portowym, bo jesteśmy w San Diego pięknym, prawda? Atlantyk i to wszystko, gdzie on zjadł swoją ulubioną rybę i oczywiście obficie popiliśmy. Wtedy właśnie wypiłem z nim to wino. Tak. Nawet wiem, jakie wino, Cabernet Sauvignon. I
to smakowało cudownie. Państwo sobie wyobrażacie. Wino smakuje wtedy, kiedy jest atmosfera, kiedy się w wspaniałym towarzystwie bliskich ludzi, kiedy spełniają się jakieś nasze marzenia. I to była właśnie ta okazja. Trzeba zaznaczyć, że pan profesor zmagał się z nałogiem alkoholizmu i poradził sobie z nim. I to było, była kolejna bitwa, którą pan profesor Religa wygrał w taki wzorowy sposób. Wie pan, I to była przyczyna, dla której... Chciałbym powiedzieć, piszę o tym w swojej książce. Religa, jak każdy człowiek, miał swoje słabości. Tak. Każdy je ma, ja też je mam. Natomiast alkoholizm jest chorobą, która niepostrzeżenie wkracza się, jeżeli się zacznie jeden drink, drugi drink, trzeci drink, piąty drink, nagle się człowiek uzależnia. Jest to choroba. Natomiast muszę to wyraźnie powiedzieć, jako świadek, nigdy nie stawał za stołem, kiedy był pijany, czy był po jakiejś nocy. Wtedy myśmy go, albo ja, albo Bochenek Andrzej, albo Jerzy Wołczyk, stawali, operowali, przyjmowali chorych, załatwiali sprawę. Tak. Pod tym względem. Natomiast najważniejsze jest co innego, że z pomocą żony, powtórzę to wyraźnie, bardzo dużą pomocą żony, on z alkoholizmu wyszedł. I to niech będzie wzór dla tych, którzy mówią, że się już nie da z tego wściekłego nałogu wyjść. Nie wyszedł z nałogu papierosowego, ale wyszedł z nałogu alkoholowego, jeżeli, żeby sprawę zakończyć. Ale puenta tego San Diego musi być gdzie indziej. Po zobaczeniu tych zabiegów wróciliśmy do Polski. Wprowadziłem tą metodę razem z profesorem Religą. Potem ją upowszechnił profesor Biderman i profesor Torbicki, taki dobry team ze szpitala w Otwocku i trzeba to wyraźnie powiedzieć, te nazwiska. Myśmy w Zabrzu zoperowali ponad 100 chorych z przewlekłą znatorowością płucną. Miałem tą przyjemność te zabiegi zrobić, jestem z tego dumny. Cała historia zaczęła się od San Diego i tego Stewarda Jamisona, tak. Więc jak Państwo widzicie, podróże kształcą i wiele przyjaźni zresztą San Diego dla mnie osobiście otwarło drogę także do pierwszego w Polsce przeszczepu płuc, bo także wtedy zobaczyłem po raz pierwszy ten zabieg w czasie tej niezapomnianej podróży do San Diego w wykonaniu wspaniałej dziewczyny. Pan sobie wyobraża, że w czasie tego pobytu, bo już prawdopodobnie nadużywam czas, ale bo nas słuchają różni ludzie. Wyobraźcie sobie Państwo, przychodzi dziewczyna, kobieta, piękna kobieta. Piękna kobieta. Ja wiem, że teraz się mówi zjawiskowo piękna. Ja powiem piękna kobieta. Piękna kobieta, którą przedstawia mi Stewart Jamison, mówi: słuchaj, ta Creed będzie robiła dzisiaj transplantację płuc. W tym. Ja myślałem, że spadnę z krzesła ze szczęścia. Ja oczywiście powiedziałem, czy chciałbyś, jesteś zainteresowany, żeby to zobaczyć? Ja właściwie mówię: Boże, chyba ty mi pomogłeś i taką koincydencję spowodowałeś. Oczywiście oglądałem tą transplantację płuc w jej wykonaniu. Cudownie zresztą. Wyobraźcie sobie, jakie myśli może mieć facet, kiedy widzi piękną kobietę, która operuje jak wirtuoz. Każdy ruch jest piękny, cerowany. Kończy się zabieg, który trwał 6 godzin. Skończyliśmy o 1 w nocy. Ale on mówi: słuchaj, nie możemy, nie opuszczam szpitala, dopóki chory nie będzie stabilny. Wielka cecha, która jest święta dla każdego porządnego lekarza, chirurga. Więc czekaliśmy te kolejne 3 godziny, że chory nie krwawi. Zabieg zrobiła tak ślicznie, że mnie tak uderzyła adrenalina, że przez 2 kolejne dni w ogóle nie spałem. Ani w San Diego, ani Jetland, nic mi to nie wrócił. Ale zapytałem ją, od tego czasu się przyjaźnimy, nadal utrzymujemy kontakty. Przyjaźnimy, bo ja mam kochaną żonę i to jestem z tego szczęśliwy, Annę. Ale Creed jest symbolem. Napytałem: wie, słuchaj, Creed, czy ty robiłaś przeszczepy płuc wcześniej? Nie. A czemu robisz? A bo wiesz, tam gdzie byłam, to nikt inny nie chciał robić, ona była w Denver, więc wobec tego mój mistrz kazał mi to zrobić, zrobiłam. Pierwszy, drugi, trzeci robię. No jak ja to usłyszałem, to powiedziałem, wracałem z San Diego w 100% pewny w samolocie, że moim celem będzie transplantacja płuc, którą zrobiłem.
I jestem dumny, bo ja zacząłem, Tomek Grodzki też w Szczecinie, trzeba to powiedzieć, zaczynał i trzeba to również pamiętać. Natomiast jestem dumny, bo zespoły, które stworzyłem, czy pomogłem stworzyć, zarówno mój zespół obecny, Zabrzański, nie tylko w transplantacji serca, ale płuc, jak i zespół moich wychowanków, którzy wyemigrowali do Gdańska i się rozwijają, dobrze się rozwijają i tam tworzą. Jestem dumny. Cała historia ma te związki z San Diego, jak Państwo tak. Widzicie. Piękne miasto. Piękne miasto, Panie Profesorze. I to też piękny moment, żeby naszą rozmowę, pierwszą część naszej rozmowy zawiesić. W drugiej części naszej rozmowy porozmawiamy o tym, jak Pan Profesor zabiegł pierwszy w Polsce przeszczepienia płuca. Od tego rozpoczniemy naszą kolejną rozmowę, na którą już dzisiaj serdecznie Pana Profesora zapraszam. Zapraszam wszystkich Państwa. Dziękujemy Państwu. Dziękuję. Do miłego zobaczenia. Do miłego zobaczenia. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.